jak zwykle nie zapowiedziane wideo. Dzisiaj będzie trochę hałasowało, bo siedzimy w samochodzie spalinowym. Samochody spalinowe, jak pewnie wiecie, nie są przeze mnie od wielu, wielu już lat traktowane na poważnie, bo to się niczym nie różni od parowozu, tak? To znaczy, że z jednej strony wsadzacie tam węglowodory do zjarania, z drugiej strony albo w środku odbywa się spalanie tego paliwa w sposób tak zwany wysokotemperaturowy, czyli konwersja energii wiązań chemicznych, które są zawarte w węglowodorach, na dowolną inną formę energii odbywa się w najbardziej stratny sposób. Dobrze słyszycie, jeżeli macie do czynienia z jakimkolwiek spalaniem, to tak naprawdę 50% energii, minimum 50% energii tracicie bezpowrotnie. Jeśli ktoś Wam opowiada o tym, że Wasz kocioł na jakiś rakotwórczy pelet czy jakieś inne gówno, dla niepoznaki nazywane ekogroszkiem, jest efektywne, no słuchajcie, naprawdę, no po prostu nie ma takiej możliwości, po prostu nawet nie wiecie, ile tracicie własnych pieniędzy. Ale do rzeczy. Samochód spalinowy, jak pewnie wiecie, przeze mnie jest nazywany sadzomiotem, dlatego że na samym początku są te węglowodory, później jest to spalanie, albo jak to mówią chemicy, utlenianie w wysokiej temperaturze i na końcu, oprócz energii mechanicznej, ja już nie pamiętam przy paliwie, to ta skuteczność tego silnika jest chyba tam, nie przekracza chyba nawet 30%, tak z głowy już teraz nie pamiętam. Ale powiem Wam, to co jest dla mnie najsmutniejsze, to to, że efektem ubocznym, takim side effectem, ale absolutnie niepożądanym i szkodliwym, są nie tylko spaliny w postaci dwutlenku węgla, no to już wiecie, tak, że to nie służy ani planecie, ani Wam, a nie tylko tak zwane NOXy, tak, czyli tlenki azotu, dwutlenki, trójtlenki azotu, ale przede wszystkim sadza. Sadza, która we frakcjach wydobywających się z rury wydechowej pojazdu z silnikiem diesla, dzisiaj w takim siedzę, nie mogę po prostu w to uwierzyć, że w ogóle siedzę w dieslu, ale o tym opowiem, dlaczego tak wyszło. No kurde, po prostu powiem Wam, no wyłączę, może nam się uda w ten sposób pogadać, ale po prostu muszę wyłączyć telefon, po prostu każde ostatnie nagranie, ktoś mi się wcina po prostu w trakcie, muszę się nauczyć zostać prawdziwym filmowcem i nareszcie przestać odbierać telefony, ani posługiwać się telefony w trakcie jazdy. Na szczęście udało się to zrobić za pomocą interfejsu samochodowego. Sadza, a więc frakcje, które wydobywają się z samochodów, niezależnie od tego, co producenci mówią o tym, a dzisiaj siedzę w BMW z serii 2, o samym samochodzie zaraz Wam opowiem. Niezależnie od tego, co Wam opowiadają producenci samochodów, wydobywanie się sadzy z tych samochodów jest faktem. Smog, zwłaszcza ten taki tak zwany zimowy polski smog, on się składa w większości przypadków z zapylenia, które pochodzi z kominków, palenisk węglowych, peletowych, też you name it. Co tam sobie wrzucicie, jeżeli to jest, nie wiem, stary fotel po babci, to absolutnie to jest smog pochodzenia z Waszych palenisk. Natomiast w całości smogu, w zależności od lokalizacji w Polsce, między 8 a 12% objętości tego smogu, to jest smog pochodzący m.in. ze spalin samochodów no, trochę tak brzmi jak tautologia. Generalnie to, co wylatuje z tych Waszych cholernych rur wydechowych. Natomiast największym problemem jest to, że im dalej idziemy w ochronę środowiska, tym firmy samochodowe zaczęły sobie radzić najpierw z pyłem zawieszonym PM10, tak, czyli te 10 mikrometrów rozmiaru cząsteczki. Stosunkowo słabo radzą sobie z pyłem PM2,5 i ten jest groźny, dlatego że pył PM2,5 przenika nie tylko przez układ oddechowy do układu krwionośnego, a to co robi gorszego, to przenika przez najbardziej szczelną barierę, jaką mamy w swoim organizmie, czyli przenika przez tak zwaną barierę krew-mózg, czyli tutaj przez opony. Co to oznacza? To oznacza, że cząsteczka smogu z diesla, który jedzie przed Wami, za pomocą układu oddechowego przechodzi w układ krwionośny i za pomocą układu krwionośnego przenika Wam do centralnego układu nerwowego, dokładnie do mózgu, tak? Problem natomiast polega na tym, że bariera krew-mózg, ona jest osmotyczna, to znaczy, że przechodzi ta cząsteczka PM2,5 w jedną stronę, ale już nie ma możliwości, żeby się z niej wydostać. Trudno w to uwierzyć, ale nasze mózgi są dzisiaj, zwłaszcza w okresie silnego rozwoju, czyli głównie dla dzieci i młodzieży, one po prostu nasiągają tym smogiem, tym syfem z Waszych rur, tym syfem z Waszych kominków, z Waszego ekogroszku, czy jakichś innych tego typu gówien. I teraz powiem Wam, że to jest pył PM2,5. Rosnącym problemem, albo właściwie najpierw się pojawia świadomość, że taki problem istnieje, rosnącym problemem jest pył PM1. I wszyscy o tym dzisiaj w nauce mówią, to są ostatnie 3 lata badań naukowych, które mówią
o tym, że najprawdopodobniej jeszcze niezdiagnozowanym poważnym problemem, a absolutnie rakotwórczym, onkogennym, jest pył o wielkości 1 mikrometra. No to ja Wam dam taki przykład, że to jest tak drobny pył, że dzisiaj nauka ma bardzo poważne problemy, jak skonstruować wiarygodne narzędzie badawcze, dlatego że większość pomiarów smogowych to są niestety pomiary wagowe. Co to oznacza? To oznacza, że nie mniej, nie więcej, tylko naukowcy usiłują wagowo zobaczyć, której frakcji smogu jest ile. No i jak się pewnie domyślacie, po prostu przy tak małych rozmiarach cząsteczki sadzy, wydobywających się z samochodu, bo to jest ta klamra, to chodzi cały czas o spaliny samochodowe, pył PM2,5 już jest dzisiaj śmiertelnym zagrożeniem, natomiast pył 1,0 to jest absolutnie coś, co do nas dopiero dojdzie. I teraz, żeby spiąć to klamrą. Moja niechęć do samochodów spalinowych, a przecież jeszcze parę lat temu jeździłem takim samochodem, nie bierze się z jakiegoś, nie wiem, natchnienia Bożego, że nagle mi się otworzyła po prostu klapka w głowie, wysunęła się antenka i doznałem po prostu objawienia. Nie, to jest kwestia wiedzy, którą możecie zgromadzić. To jest kwestia wiedzy, którą możecie znaleźć w badaniach. Niestety większość tych badań jest angielskojęzyczna, ale jak już raz nauczycie się czytać dokumenty związane z badaniami naukowymi, to później jakby ten język angielski znacznie łatwiejszy jest, znacznie prościej. Albo też możecie poszukać wiarygodnych miejsc, gdzie takie opracowania są tłumaczone na język polski. Gorąco polecam tutaj na przykład profil facebookowy, który się nazywa Smog Lab. Nie znam ludzi w środku, albo przynajmniej no, domyślam się, kto to może być, ale są to ludzie, którzy stawiają na dosyć wysoką wiarygodność tego, co publikują, więc myślę, że można w ciemno Was po prostu tam zaprosić, żebyście sobie poczytali. Możecie zobaczyć też na stronę tak zwanych alarmów smogowych. Alarmy smogowe też Wam uświadomią, że jeżdżenie tak zwanym tanim dieslem to jest jeden wielki bullshit. Jeżeli ktoś Wam dzisiaj opowiada, że jego diesel nie dymi, albo że ma silnik benzynowy i że jego to w ogóle nie dotyczy, a niestety ci ludzie po prostu żyją w średniowiecznej ciemności. No to tyle, jeśli chodzi o smog. To jak widzicie, nie trzeba być jakimś wybitnym ekologiem, ani też nie trzeba być jakimś wrogiem komunikacji samochodowej, żeby raz na zawsze zrezygnować z samochodu spalinowego. Ja dzisiaj jadę samochodem spalinowym, ale to nie jest w konflikcie, dlatego że po prostu mój samochód elektryczny wymagał spotkania z serwisem. Czasem zdarza się tak, że przy nowych technologiach są tak zwane akcje serwisowe. BMW zaprosiło mnie na akcję serwisową mojego iX-a. No i coś tam wymieniają. Dzisiaj było 12, o 12, no już jestem spóźniony. Ale dzisiaj mają mi oddać samochód już z nowym oprogramowaniem, z jakimiś nowymi sterownikami. No, tego typu rzeczy. Fajne jest, że robią to w metodzie push, czyli ja się nie muszę o nic upominać, oni po prostu do mnie dzwonią, mówią: panie Marcinie, niech pan wpadnie, to zajmie nam 2 godziny, mamy do wymienienia jakiś moduł, w ramach tego samochód panu umyjemy, no i już. I to się po prostu dzieje. I tu muszę powiedzieć, że Bavaria Motors absolutnie staje na wysokości zadania, bo oferują usługi bardzo dobrej jakości, dostajecie sprawne i szybkie samochody zastępcze. Przez weekend jeździłem, to co widzieliście, samochodem BMW i4 w wersji M, czyli taką absolutnie rajdówką i spełnieniem każdego ściganta na drogach. Dzisiaj jeszcze samochodem Mercedesem z serii... Mercedesem? BMW z serii 2. I powiem Wam, to jest dla mnie zaskakujące, powiem Wam, skąd jest to skojarzenie. Dlatego, że BMW serii 2 ma dokładnie te same parametry, co mój niebieski Mercedes, czyli mój poprzedni samochód elektryczny. A mianowicie to jest na płycie podłogowej samochodu.